Hej, witam Was wszystkich w kolejnym filmiku i dzisiaj, jak możecie zobaczyć po tytule, jest kolejny projekt Dentco. Jak zwykle tych produktów jest dużo, więc od razu przejdę i po prostu zacznę Wam pokazywać, bo wszystko stoi tutaj, nawet nie zmieściło mi się w żadnym koszyku, żeby Wam to ładnie zaprezentować, także zawsze mówię sobie, że będę to robić w mniejszych ilościach, ale wiecie, jak to jest w rzeczywistości. Wychodzi to zupełnie inaczej. Więc tak, będę po prostu po kolei tutaj brała rzeczy, żeby Wam pokazywać. I mam nadzieję, że szybko i sprawnie nam to pójdzie. Gdybyście słyszeli jakieś takie piszczenie, to jest po prostu wiatr. Bo dzisiaj strasznie wieje. Okej, no to przejdźmy od razu tutaj na samym początku. Mam krem do twarzy. Jest to seria kremów z Soraya Plante. Naturalnie nawilżający i mam krem na noc i krem na dzień. I ja nie nagrywałam wtedy ulubieńców, kiedy ich używałam, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę super się sprawdzały u mnie te kremy i bardzo się z nimi polubiłam. Kremy bardzo fajnie nawilżały, były takie delikatne. Ten na dzień super się sprawdzał pod makijaż, natomiast ten na noc dobrze nawilżał i był też taki delikatny, nie zostawiał tłustej warstwy, nie kleiła się skóra, czego ja właśnie bardzo nie lubię, więc naprawdę mi się bardzo dobrze ich używało. Dodatkowo mają delikatny zapach i mi udało się te dwa kremy zakupić na promocji, było dwa w cenie jednego, także jeśli szukacie czegoś nawilżającego, fajnego, to ja Wam polecam. I teraz tak, kolejne dwa kosmetyki też do twarzy. Są to dwa płyny micelarne. Płyn micelarny Garnier, jest to ten właśnie różowy. Skóra wrażliwa. Ja ten płyn micelarny lubię. I w sumie jak nie mogę kupić swojego właśnie ulubionego z Eveline, to korzystam właśnie z tego, z Garniera, sięgam po niego. I ja go bardzo lubię. Dobrze zmywa makijaż. Ja go w sumie najczęściej używam do zmywania makijażu oczu. Nie wysusza mi okolic wokół oczu, oczy mnie nie pieką, także mogę powiedzieć, że się nadaje do skóry wrażliwej. Także ja jestem z niego zadowolona. I tutaj mam płyn micelarny z Eveline. Jest to odświeżający, łagodzący, aloesowy płyn micelarny. Każdy rodzaj cery również wrażliwa. Ja zawsze używam tego płynu micelarnego z Eveline niebieskiego, ale go nie było, więc stwierdziłam, że zakupię ten. No i muszę Wam powiedzieć, że niestety, ale ten się u mnie nie sprawdził. Pomimo iż jest tu napisane, że on również nadaje się do cery wrażliwej, to ja bym się z tym nie zgodziła, dlatego że ja podczas jego stosowania, gdzieś po zużyciu, tak może połowy, nie zmieniając pielęgnacji w ogóle, zauważyłam, że właśnie moje oczy, okolica wokół oczu, powieki zaczęły się przesuszać. Także jestem przekonana, że jest to wina tego płynu micelarnego. Zmieniłam płyn micelarny, kiedy go właśnie tak gdzieś w połowie miałam, kupiłam sobie płyn micelarny z Eveline, tylko ten właśnie niebieski, i ten problem po jakimś tygodniu, może półtora, ustąpił. Moja skóra wróciła do normy i później stosowałam naprzemiennie, żeby ten produkt zużyć, czyli na przykład używałam 3 dni tamtego płynu z Eveline i jeden dzień używałam tego, i w taki sposób go zużyłam, także ja go Wam nie polecam. Kolejny produkt, który tutaj mam, jest to produkt z Avonu. Jest to żel kojąco nawilżający, żel do mycia twarzy z aloesem i ogórkiem. Powiem Wam, że tak średnio przypadł mi do gustu. Zapach miał fajny, taki delikatny z tego co pamiętam. Tak, trochę taki kremowy. I jeśli chodzi o zapach, no to tak jak mówię, zapach był taki delikatny, fajny, ale jakoś mi nie przypadł do gustu za bardzo ten produkt, także raczej po niego nie sięgnę. Kolejny produkt, który tutaj mam, jest to oczyszczające plastry w żelu.
na okolice właśnie tutaj wokół nosa czy brody, gdzie mamy zanieczyszczenia, one wysychają i później się je ściąga. Po pierwsze, nie zużyłam całego opakowania, zostało mi tutaj trochę, ale już ten produkt wymagał po prostu pozbycia się i nieużywania, bo już go za długo miałam. Po drugie, nie zauważyłam, żeby cokolwiek on robił, jeśli chodzi o tą właśnie strefę, o opory zatkane. Także uważam, że po prostu to były pieniądze wyrzucone w błoto, także nie polecam. Ale mam tutaj produkt, który bardzo lubię. Jest to również produkt z Avonu, Avon Natural Skincare. I jest to taki scrub do właśnie oczyszczania, oczyszczający peeling do twarzy, drzewo herbaciane i ogórek. Jest to bardziej, bym powiedziała, taki żel, krem oczyszczający do buzi. On miał te drobinki naprawdę takie minimalne, rozsiane, bardzo, bardzo tak drobno i nie peelingował tej skóry jakoś tak jak peeling, ja bym chciała, żeby mi peelingował, więc ja go używam po prostu do zwykłego mycia twarzy i do tego się sprawdzał fajnie. Dodatkowo ten zapach jest też bardzo fajny, bo to jest drzewo herbaciane i ogórek, chyba taki sam jak to. Nie, to jest aloes, aloes i ogórek. Ale ten miał fajniejszy zapach, taki bardziej herbaciany, tak bym to określiła. Także ten produkt taki do mycia buzi, nie do oczyszczenia, to mogę polecić. I mam tutaj kremowy żel pod prysznic z Nivea. I powiem Wam, że o ile żel do mycia ciała spoko, tak o tyle ten zapach jest tragiczny. Strasznie mi się nie podoba. Nie wiem, czy tak pachnie ten standardowy krem z Nivea, bo prawdę mówiąc dawno nie wąchałam, ale ten zapach mi strasznie przeszkadzał. Po prostu jak wiedziałam, że muszę sięgnąć po ten, żeby umyć ciało, to aż mi się odechciewało. Także jako sam produkt spoko, ale zapach nie dla mnie kompletnie. Niby ten zapach nie jest jakiś mocny, nie jest jakiś taki perfumowany czy coś, ale po prostu dla mnie ten zapach był duszący i strasznie, strasznie mi on przeszkadzał. Ja akurat jestem w stanie znieść dużo różnych zapachów, ale są niektóre takie, które mi kompletnie przeszkadzają i ten z Nivea jest właśnie jednym z nich. Inne z Nivea raczej nie miałam problemu. Ale ten, mówię, klasyczny, no i się okazało, że jednak nie. Okej, kolejny produkt jest to intensywnie nawilżający balsam do ciała z olejkiem arganowym. Bardzo lubię ten balsam, on naprawdę dobrze nawilża. Ma taki delikatny, piękny, subtelny zapach, który powalił mnie w 100%. Bardzo przyjemnie mi się go używało, jest to bardzo dobry balsam. Dobrze się rozsmarowywuje na skórze, szybko się wchłania, ta skóra jest taka mięciutka, fajna po jego użyciu. Natomiast to opakowanie jest straszne, ono jest twarde i ten produkt, jak gdzieś go zostanie nam w opakowaniu z tyle, to jest go strasznie trudno wydobyć. To jest naprawdę męczarnia później, także opakowanie jest straszne, ale produkt sam w sobie jest super. Jeśli używacie i zamawiacie kosmetyki z Avonu, a nie używałyście tego balsamu, on też rzadko kiedy jest dostępny, to ja Wam go serdecznie polecam. I kolejny produkt do ciała akurat jest to nawilżająco wygładzający żel do golenia, również z Avonu. Ja ten żel używam do golenia nóg i w sumie cały czas kupuję ten sam. Nie zmieniam go, bo u mnie się dobrze sprawdza i nie potrzebuję niczego więcej. Tutaj mam też krem do rąk. Krem do rąk Cien z Lidla. Tutaj jest napisane, że to jest vegan friendly. Krem do rąk nawilżenie z zieloną herbatą. Minimum 95% składników pochodzenia naturalnego. Każdy rodzaj skóry, szczególnie skóra sucha i normalna. Ten krem kosztował mnie jakieś pewnie ze 3 zł, może maksymalnie 4, i kupiłam go po prostu będąc
na zakupach spożywczych w Lidlu, a że one były tak ładnie sobie poustawiane przy kasie, no to wiecie, jak jest kolejka, no to te jednak rzeczy przy kasie czasami kuszą. A że ja potrzebowałam kremu do rąk, mówię, dobra, spróbuję, nie zbiednieję od tych paru złotych i powiem Wam, że to jest super krem. Naprawdę świetny krem po działanie, nawilżenie. No super, zapach też mi się bardzo podobał i do tego te opakowanie. Ono, zobaczcie, ono jest zużyte do cna, jest mięciutkie, więc można wszystko fajnie wydobyć. Ten korek też ułatwia nam to, bo on się łatwo zawsze odkręcał. Nie, czasami są te takie na zatrzask zamykane i wtedy jest problem, bo niektóre ciężko się otwiera, a ten jest naprawdę super, także ja Wam go polecam. I coś jeszcze do dłoni, jest tutaj regenerująca maseczka do dłoni i paznokci z Avonu. I ona chyba miała jakiś tam zapach podobno lawendowy, bo ona miała też taki kolor trochę fioletowy. Ale powiem Wam, że ona lawendą to nie pachnie. Ma taki apteczny zapach. I ja go używałam tej maseczki na noc zazwyczaj, ale jakoś nie widziałam zbytniej różnicy niż przy używaniu zwykłych kremów do rąk za 3-4 zł, a ona kosztowała chyba z 8 za 30 ml. Przetestowałam, ale więcej po to nie sięgnę. Lakier do włosów. To jest lakier marki Taft, Schwarzkopf Taft, i to jest jakiś Mega Stark 5, czerwone opakowanie. Powiem Wam, że ja bardzo, bardzo rzadko używam lakieru do włosów, więc on u mnie był, nie wiem, z 2 lata pewnie, ale go zużyłam. Na razie nie potrzebowałam, więc nie kupowałam żadnego innego, ale sprawdzał się ok. Ja kiedyś używałam bardzo często i bardzo dużo lakieru do włosów, z parę ładnych lat temu. I te Taft u mnie się najlepiej sprawdzały, więc teraz jeśli potrzebuję na jakąś okazję kupić lakier do włosów, to zawsze sięgam po Taft. Kolejny produkt jest to odżywka do włosów marki Buna z zielnika babuni do włosów suchych i zniszczonych. I to jest odżywka, którą ja kupiłam za śmieszne pieniądze, bo zapłaciłam za nią 3,45. Bardzo fajnie się u mnie sprawdziła. Bardzo ją lubiłam, jednak jest to bardzo niewydajny produkt i jest go bardzo tutaj mało, bo jest 180 ml, ale włosy po jej użyciu były takie mięciutkie, lejące, pięknie pachniały. Ten zapach właśnie takiego aloesu, taki delikatny zapach, bardzo swoją drogą mi się podobał. Długo się utrzymywał na włosach. Ja jak umyłam włosy, wysuszyłam je, wystylizowałam, wyszłam gdzieś, to czułam ten zapach dalej na włosach. Także jeśli gdzieś macie może taką markę, gdzieś widziałyście w jakiejś drogerii, bo ja ją znalazłam w takiej malutkiej drogerii, więc w dużych nie widziałam, ale jeśli gdzieś znajdziecie, a macie ochotę przetestować, to ja Wam ją gorąco polecam. Szampon do włosów. Szampon do włosów Herbal Essences Volume White Grapefruit and Mosa Mint. I to jest szampon do włosów z grejpfrutem i miętą Mosa. To jest szampon, który był przezroczysty, a takie szampony u mnie się dobrze sprawdzają. Potrzebowałam właśnie jakiegoś takiego oczyszczającego, lekkiego szamponu, żeby naprzemiennie używać z innym. I powiem Wam, że mi się naprawdę fajnie sprawdził. Dodatkowo ma bardzo fajny zapach. Na długo starczył, bo on się też dobrze pienił i nie potrzeba było go dużo nakładać. Ja go też kupiłam w Rossmanie na jakiejś promocji. Także ja Wam go mogę sobie polecić do mycia włosów. Ale tutaj mam szampon z Garniera. Jest to mityczna oliwka. Szampon intensywnie odżywia. Jest to taki szampon. I powiem Wam, że ten szampon to był szampon, z którego ja byłam niezwykle po prostu zdziwiona, dlatego że ja podczas mycia włosów czułam, jakby on miał właśnie w sobie jakiś olejek. I te włosy, nawet po samym umyciu szamponem, one były takie inne, takie właśnie, jakbym nałożyła jakąś oliwkę na włosy. I mi się to bardzo, bardzo spodobało i mi się również
również moim włosom to pasowało. Absolutnie nie obciążało to moich włosów i super się u mnie sprawdzał. Kolejny szampon, który bardzo lubię i ja go kupuję w drogerii Natura, jest to Sesio Hair Detox System. I to jest szampon detoksykujący, ochrona przed zanieczyszczeniami, czyli taki bardzo oczyszczający szampon. Ja również sięgam po takie szampony z racji mojej wrażliwej skóry głowy, którą muszę dobrze oczyszczać. I powiem Wam, że się ten szampon naprawdę super sprawdza. Aczkolwiek uważam, że no jest mało wydajny. Szybko mi się zużywa i kosztuje około chyba 12 zł. Ale mimo wszystko ja po niego sięgam i stale go na nowo kupuję, dlatego że go bardzo lubię. I ostatni szampon, który kiedyś uwielbiałam, teraz już nie. To jest ostatnie opakowanie, które mi zostało gdzieś tam, jeszcze mi się zawieruszyło, ale stwierdziłam, że Wam pokażę, bo jak pokazuję Wam wszystkie kosmetyki, które zużyłam, to również pokażę Wam ten. Jest to Head & Shoulders. Ja kiedyś używałam, ponieważ on mi dobrze oczyszczał moją wrażliwą skórę głowy i super się sprawdzał. Jednak po pewnym czasie, właściwie po kilku latach używania tego szamponu, moja skóra się po prostu do niego przyzwyczaiła i on kompletnie nie działał, wręcz szkodził mojej głowie, mojej skórze głowy, niżeli jej pomagał. Także w tym momencie ja go nie polecam i go nie używam. I ostatnie dwa produkty, które też Wam chyba kiedyś w jakichś ulubieńcach pokazywałam, są to odżywki do włosów, a właściwie balsamy do włosów. Tutaj mam akurat balsam do włosów olejek łopianowy przeciw wypadaniu i balsam do włosów olej arganowy i granat do włosów suchych i zniszczonych. Teraz obecnie mam chyba też łopianowy i jeszcze mam z pokrzywą czy coś takiego, bo tego nie było. I to są balsamy, które również tutaj jest napisane, że nawilżają suchą skórę głowy i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że są naprawdę super. Ja czasami, a właściwie za każdym razem, jak je używam, to nakładam ten balsam od samej góry, od samego skalpu, aż po same końcówki. I nie dość, że włosy są właśnie takie fajne, mięciutkie po użyciu tego balsamu, tak i skóra głowy jest nawilżona. I nie obciążę to absolutnie włosów, włosy mi się bardziej nie przetłuszczają, ani też mnie skóra głowy nie swędzi, nie czuję, żeby była bardziej jakaś tam podatna na różne rzeczy, także bardzo mi pomogły te balsamy i cieszę się, że po nie sięgnęłam. Również ja je pierwszy raz zobaczyłam w Rossmanie, ale widziałam też w wielu innych drogeriach, ale też i w zwykłych supermarketach. Dwa zapachy, które zużyłam, obydwa są z Avonu. Pierwszy to jest Imari Gorset, a drugi to jest Little Black Dress Party. I powiem Wam, że to jest taki bardzo słodki, ciepły zapach, taki otulający. Dużo osób by powiedziało, że to jest zapach taki na zimę. Natomiast powiem Wam, że ja zakochałam się właśnie w tej serii, tej Party. A ten drugi to jest Imari. I ten jest już jeszcze mocniejszy niż ten z Avonu, ten Little Black Dress. Jest bardziej słodki. I ten na początku, ten miałam pierwszy, a później ten. I ten wydawało mi się, że on jest super, fantastyczny i tak dalej. Potem użyłam ten i w tym zestawieniu ten zdecydowanie wygrywa, bo on jest trochę delikatniejszy, ale ma trochę inne nuty. Ja nie potrafię opisywać zapachów. Ten mi się po prostu bardziej podoba. Z zapachów to tyle, więc teraz przejdźmy może do paznokci, bo tego mam trochę. No ja w obecnej sytuacji i zresztą wcześniej też robiłam sobie przerwę od hybryd. Natomiast teraz w ogóle nie mam hybryd. Maluję paznokcie zwykłymi lakierami. Więc też trochę tych produktów do paznokci zużywam. I na początku tak szybko tylko zużyłam mój ulubiony zmywacz do paznokci z Avonu. On jest drogi, bo opakowanie zazwyczaj kosztuje około 20 zł, a tu jest 150 ml, ale ja go uwielbiam i ja go po prostu zamawiam. Nie szukam żadnego innego. A poza tym wiecie, w katalogu mam, zamawiam, przychodzi mi do domu.
po problemie nie muszę nigdzie chodzić. I teraz tak, również mój ulubiony top coat z Avonu Mark Gel Shine. I to jest top coat, który po prostu jak do nas przychodzi jest przezroczysty, ale podczas używania różnych kolorów, czerwieni i tak dalej, on zmienia kolor i pod sam koniec gęstnieje, więc niestety, ale nie jestem w stanie zużyć całego opakowania. Ale mimo wszystko bardzo go lubię, bo on przyspiesza wysychanie lakieru, nadaje tym paznokciom jeszcze taki większy blask, więc i przedłuża trwałość, więc ja jestem z tego bardzo zadowolona i też nie szukam żadnego innego top coatu. Tutaj mam odżywkę do paznokci. Jest to odżywka regenerująca do bardzo zniszczonych paznokci. Ja używam tej odżywki naprzemiennie z tą. To jest odżywka z Avonu Ultimate Hardening Base Coat. Tak to się nazywa. I tak, ta odżywka jest to naprawdę moja ulubiona odżywka. Super wzmacnia paznokcie. One po niej szybciej rosną. Nie są bardziej wrażliwe ani nic z tych rzeczy. Także ja ją bardzo lubię, bo mi się po hybrydzie zniszczyły bardzo paznokcie. Pewnie z rok temu, może trochę nawet i dłużej. I wyhodowałam sobie ładne, długie paznokcie właśnie na tej odżywce. Ale ta odżywka ma jeden minus. Ona barwi płytkę paznokcia i ta płytka paznokcia, też Wam chyba kiedyś o tym mówiłam, te paznokcie są takie łososiowe po jej użyciu, ale nie wyglądają dobrze, jak są właśnie niepomalowane, więc ja zawsze muszę mieć pomalowane paznokcie, ale naprzemiennie, żeby właśnie ten kolor również z płytki, tego koloru z płytki się pozbyć i żeby te paznokcie cały czas nie miały styczności z tą samą odżywką, bo również jak się do niej przyzwyczają za bardzo, to później ta odżywka nie będzie działać, a nie chciałabym, żeby przestała działać, więc musiałam też to zmienić. I to jest właśnie odżywka z Vibo. Nie powiem Wam na temat działania, czy paznokcie się wzmacniają, czy nie. Na pewno ich nie osłabia. Ale mam wrażenie, że na tej odżywce trochę gorzej się trzyma lakier, bo miałam parę razy takie przypadki, że po prostu odchodził mi lakier od samego końca. Wiecie, że cały praktycznie mogłam zdjąć, a przy tej odżywce z Avonu tego nie było, więc raczej sądzę, że to jest tego wina. Albo może być też druga przyczyna, że ta odżywka z Avonu natłuściła mi na tyle te paznokcie, że po prostu ta druga odżywka nie chciała się na nich tak dobrze trzymać. I tutaj zużyłam lakier, również z Vibo. Jest to piękny kolor, uwielbiam ten kolor. To jest taki właśnie delikatny nudziak, praktycznie jak skóra. Bardzo fajnie wygląda. Dobrze się utrzymuje ten lakier. I to jest numerek chyba 7, tak mi się wydaje. Ja wiem, że z tej serii, to jest Incredible Gel, z tej serii widziałam w Rossmanie, jak byłam, że ich jest kilka właśnie takich odcieni, ale ten najbardziej przypadł mi do gustu, także ja go bardzo lubię, do właśnie takich delikatnych paznokci. I kolejny lakier, który zużyłam, jest to lakier z Biedronki. On ma już ze 2-3 lata pewnie, ale w końcu go zużyłam. Jest to czerwony lakier, tak jak możecie zauważyć. On już tutaj kompletnie jest zużyty. Tutaj część, która została, to widzę, że nawet nie idzie w drugą stronę, więc już jest bardzo zgęstniały. Kolor mi się bardzo podobał, jeśli chodzi o ten lakier, ale trwałość była taka sobie, więc używałam go po prostu, żeby zużyć, bo on bardzo szybko potrafił gdzieś tam odprysnąć, wytrzeć się, także no nie polecam go, ale chyba wydaje mi się, że już teraz nawet w Biedronce nie ma w ogóle tej serii Beauty z, bo nigdzie nie widziałam, więc chyba już ich po prostu nie ma, ale dobra, przejdźmy dalej, bo się już trochę zakręciłam. Podkład Natural Glow, kolor 202 Natural. Jest to podkład, który bardzo lubię używać na co dzień. On ma takie lekkie do średniego krycie.
ale ma bardzo fajny kolor, bardzo ładnie wygląda na tej skórze. Ona faktycznie nie jest taka płaska, matowa, tylko ma taki zdrowy blask. No, zużyłam całe opakowanie, mam jeszcze kolejne dwa, także będę używała dalej. Ja Wam gorąco polecam. Zużyłam też tusz z marki Belle, Wow Crazy Volume Mascara. Ja go kiedyś polecałam, to był mój ulubieniec i dalej uważam, że jest to naprawdę godna polecenia mascara. Ja go akurat zakupiłam w Biedronce, ten tusz, także jeśli macie szafę Belle w Biedronce, a zastanawiacie się nad jakimś tuszem, to ten Wam polecam, bo używałam kilka innych, ale tamte się nie sprawdzają dobrze, także ten Wam mogę polecić. Wracam do Was ponownie, bo mnie urwało, więc zostało mi jeszcze kilka produktów, więc szybko Wam pokażę. Mam dwie pomadki do ust, Isana i Sensik. I jeśli chodzi o te dwie pomadki, to polecam Wam bardziej Isanę, dlatego że Isana miała dla mnie fajniejszą konsystencję i po prostu lepiej te usta nawilżała, a Sensik to właściwie nic nie robiła, więc nie polecam. Kolejny produkt jest to Golden Rose Velvet Matte Lipstick w kolorze 01. Jest to taki klasyczny nudziak i powiem Wam, że z dotychczasowych pomadek, które używałam, szminek do ust, to ten kolor najlepiej mi odpowiadał. Ja Wam go też wiele razy pokazywałam, a to w ulubieńcach, a to w makijażach, więc wiecie, że ja go bardzo lubiłam. Także ja ten kolor osobiście gorąco polecam. Tutaj jest konturówka, kredka do oczu. Jest to Avon Mark. Jest to żelowa, czarna kredka do oczu. I muszę Wam powiedzieć, że ja tą kredkę bardzo, bardzo lubiłam i bardzo często używałam. I to jest mój ulubieniec również od wielu lat. Ona się super sprawdza przy zastąpieniu eyelinera, dlatego że nią można sobie również fajną kreskę wyrysować właśnie tą kredką, tylko trzeba sprawnie i szybko to robić, dlatego że ona szybko zastyga, a jak zastygnie, to jest praktycznie nie do zdarcia, także to jest mój ukochany ulubieniec. Kolejny produkt jest to puder do twarzy z Avonu. Ja nie wiem, czy one w ogóle w tej wersji jeszcze występują, natomiast muszę Wam powiedzieć, że właściwie to nie wiem, co mam powiedzieć na jego temat, bo jakoś specjalnie nie byłam z niego zadowolona, więc puder jak puder. I tutaj mam takie zdezelowane opakowanie rozświetlacza do twarzy z Vibo, z Lovely. Już nawet nie pamiętam, to był taki, kiedyś były one bardzo, bardzo sławne i wszyscy je kupowali. Ale opakowanie jest straszne. Sam produkt sam w sobie był super i bardzo dobrze wspominam używanie go. Natomiast opakowanie jest mega lipne. I teraz coś, co miałam bardzo wiele lat i bardzo podobał mi się ten kolor tego cienia. Jest to cień do powiek z Inglota. Jest to chyba wykończenie Double Sparkle, ale jaki to był odcień, to nie mam zielonego pojęcia. Nawet nie wiem, czy on jeszcze występuje w Inglocie, ponieważ nawet nie chcecie wiedzieć, ile ten cień ma lat. Także to był taki dla mnie idealny odcień brązu, bo on był taki trochę ciepły. Bardzo fajnie wyglądał. Ja go również też czasami używałam jako bronzera na policzki, także super, super to był produkt. I ostatni mój ulubieniec od wielu, wielu lat, odkąd pierwszy raz zamówiłam z Avonu, tak cały czas po niego sięgam. Jest to kremowy korektor do twarzy, pod oczy. Ja go właściwie używam w odcieniu Fair. Fair używam w okresie takim zimowym, jesiennym, kiedy nie jestem opalona. Natomiast drugi odcień, Medium, używam w okresie letnim, kiedy już jestem opalona. I one się super u mnie sprawdzają. Uwielbiam to wykończenie. Uwielbiam to, jak wygląda na buzi. On się nie ciastkuje, nie ma z tym korektorem po prostu żadnych problemów. Z każdym podkładem dobrze współgra, z każdym pudrem dobrze współgra. To jest taki nieproblematyczny korektor, który idealnie po prostu mi odpowiada. I to były wszystkie kosmetyki, które miałam Wam do pokazania w tym projekcie Denko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się filmik podobał i wytrwaliście do końca, dajcie kciuka do góry. No i też czekam na Wasze komentarze. Może chcecie mi coś fajnego polecić, co zużyliście i co się u Was sprawdziło.
I zachęcam Was też do odwiedzenia mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!